Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką od 8 rano z Radio Szmur FM. Drodzy słuchacze, teraz ze mną jest Damian z Jonfam. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam. Jak Ci się podoba Szkocja? Oj, bardzo, przepięknie jest. Maciek z Magic Wish zabrał nas i pierwsze widzieliśmy jakiś most Harry'ego Pottera, nie Harry'ego Pottera, tak go nazwaliśmy, ale tam coś filmowali, a dzisiaj na przykład jest bardzo piękny zamek, także ogólnie jest bardzo, bardzo ładny. Nie dziwię się, że dużo ludzi tu zostaje. Mhm. A czy byłeś wcześniej w Szkocji, czy to pierwszy raz tutaj jesteś? Pierwszy raz. No to dlatego, taki zachwyt. W ogóle to miałam zapytać Ciebie, co robisz, że tak dobrze wyglądasz. Dziękuję bardzo, ale nic, no kocham swoją żonę i syna i dużo staram się ludziom dawać dobre rzeczy i myślę, że to wraca, tak to działa. Myślałam, że jakieś maseczki czy coś specjalne z ogórków? Nie, z awokado tylko. Nie, oczywiście nasz syn zaszczepił w nas dbanie o formę, więc chodzimy na siłkę też z żoną. Super. Myślę, że to może wpływa na wygląd zewnętrzny. No pewnie tak. Skąd się wziął twój artystyczny pseudonim? No tak sobie wymyśliłem, żeby mieć ze sobą dwie najważniejsze rzeczy, czyli takie dwie dla mnie najważniejsze. To pierwsza to jest Syjon, ale nie chodziło mi tak jakby o aspekt religijny, tak jak teraz to każdy odczytuje, tylko chodziło mi o takie miejsce, w którym wszyscy ludzie żyją w pokoju i w zgodzie, i taki symbol tego. No i tak sobie wymyśliłem, że to Syjon będzie. A fam od family, czyli że chciałem mieć to, co dla mnie najważniejsze, czyli rodzinę ze sobą. I to tak. W ogóle masz bardzo ciekawą biografię. Zaczynałeś w latach 90. z grupą Natura, potem wyjechałeś do Londynu. I co tam się działo właśnie w Londynie? No w Londynie co się działo? No pracowałem i odkrywałem świat. No bo wiadomo, w Londyn każdy kto był to wie, że to jest cały świat tylko w pigułce. No i no dużo fajności. Pracowałeś z ludźmi z różnych nacji? Tak, no ja pracowałem na budowie, tyle że często ludzie pracują u Polaka czy coś, ja pracowałem w angielskiej firmie, no i miałem to szczęście, że spotykałem mnóstwo ludzi z całego świata, Afrykanów, Azjatów, Hindusów, Rastamanów i tak dalej, no i ja byłem taki otwarty, że z każdym pogadałem, zaprzyjaźniłem się i od każdego coś tam sobie brałem i coś tam się od niego uczyłem, także to było super doświadczenie. Czy to wpłynęło na twoją muzykę? No, myślę, że tak, na pewno. Tak, potem po powrocie zaangażowałeś się w zespole, już szukam, co to był za zespół. Komia. Tak, i potem w roku 2014 nagrałeś swój debiutancki krążek Wracam do domu, potem w 2016 kolejną płytę To, co było, to będzie. I obecnie jest to jeden z bestsellerów w Empiku. Oczywiście gratuluję. Dziękuję bardzo. Która z tych płyt jest Ci bliższa? Obydwie są mi bardzo bliskie, no bo ja po prostu każdy wers, jaki piszę do piosenki, to staram się, żeby był z serca. No i no obydwie są mi mega bliskie, obydwie płyty. Super. Nie wyróżnię żadnej. Wczoraj słuchałam specjalnie właśnie utworów, znalazłam sobie na YouTubie kilka. No i co? Ciekawe. Trochę inny styl. Spodziewałam się czegoś bardziej w stylu właśnie Razluta albo... jak tam zespoły są, jeszcze niech sobie przypomnę. Messiah, Bednarek. Tak, Messiah, Bednarek. Twoje piosenki są trochę inne. Takie, jakby to powiedzieć, przynajmniej mi to brzmi jak połączenie czegoś takich stylów gdzieś trochę starych z nowym czymś. Mm-hmm. No to w sumie to jest takie odzwierciedlenie mojej osoby, bo ja jestem trochę stary i trochę nowy, no bo stary jestem wiekiem. A nowy w sensie, że tak jakby, no nie mam tak jak moi rówieśnicy, że gdzieś tam się zatrzymałem. No cały czas jakby odkrywam coś nowego i też jak piszę, czy jak piszę muzykę, no to mi się podobają nowe rzeczy. Nawet trapy mi się podobają, no wszystko mi się podoba i po prostu staram się też rozwijać jakby muzycznie. To dobrze to odebrałaś w takim razie. Nie, no odebrałam to, że to jest taka muzyka, której nie da się zamknąć w jakiejś jednej szufladce. Nie, że teraz ci schlebiam, ale po prostu ja lubię muzykę i reggae to nie jest główny nurt, gdzie ja się poruszam, to byłoby kłamstwo, ja bym tak powiedziała, ale lubię słuchać muzyki i tu dostrzegam coś takiego, że twoim odbiorcą mógłby być i człowiek z bardzo młodej generacji i trochę starszej. No tak jest, to prawda. No ja, wiesz, no środowisko reggae po prostu bardzo mi pomaga i pcha mnie do góry i bardzo wspiera i jesteśmy razem i tak dalej, no ale
To jest też takie trochę no ja nie gram tylko reggae, no zresztą jak będziesz na koncercie, jak to się uda wszystko w końcu ustawić, to sama zobaczysz, że ta muzyka dużo wykracza poza gatunek reggae. Pracujesz nad kolejną płytą, tak? No tak, oczywiście. Jestem właśnie w trakcie. No. Słyszałam też, że na wiosnę miałeś mieć promocję winyla i tam miały być dwa utwory niepublikowane jeszcze. Tak, tak. Na wiosnę wyszedł winyl i tam było oprócz jakichś tam wybranych piosenek, to jeszcze był Terror i Fałszywy Doktor. Takie niepublikowane nigdzie kawałki. Tak. Tytuły charakterystyczne. Strach się bać. Nie, no wiesz, no Terror, no to wiadomo, to jest temat, który dotyka nas wszystkich teraz. Mhm. A Fałszywy Doktor to też dotyka nas wszystkich, bo to o tym przypisywaniu na maksa tabletek ludziom, także. No zresztą dzisiaj to zaśpiewam. Mhm, to zależy gdzie, tutaj przepisują tylko paracetamol. Tak? Oczywiście tak, tutaj tak. No to ale nawet, a są różne naturalne metody leczenia ludzi i w ogóle tak jakby wykreślone zostały z zeszytu już. Tak, to się zgadza. Tutaj może przejdźmy do kolejnego tematu. Jak to się stało, że zacząłeś współpracę z Razlutą? Ja nie zacząłem z nim współpracy, ale co można myśleć? Jak doszło do tego koncertu, że razem śpiewacie? Okay. No, do tego koncertu doszło tak, bo wszystko ogarnia Magic Wish, Maciek. Mhm. I on nas zaprosił do Szkocji. No i się okazało, że Luta też miałby ochotę przyjechać i w dodatku jeszcze się zaoferował, że zagra w ogóle pierwszy na rozgrzewkę, także super, no fajnie. No tak wyszło spontanicznie jakby. Mm-hmm. A tak jeśli chodzi o wspólne działanie, to nagraliśmy jedną piosenkę razem, ale to już jakiś czas temu. Mm-hmm. Ale jest jakaś współpraca, nie tak, że wcale nie ma. Nie, jakoś tam jest zawsze. To tak w tym środowisku jest tak, że można powiedzieć, że wszyscy ze sobą coś tam gdzieś tam robią. Mm-hmm, także. Mm-hmm. Na twoim fanpage'u na Facebooku co znalazłam? Zapowiedź tego koncertu i tam powiedziałeś, że damy wam taką energię, że hej, co to za energia? To jest taka, że hej! To jest taka góralska energia. Nie, bo wiesz co, bo zazwyczaj ludzie jak posłuchają kilku kawałków moich, to postrzegają tą muzykę jak taką spokojną. No ale ci, którzy byli już przynajmniej na jednym koncercie, to wiedzą o co chodzi z tym hej. Mhm. No bo ja naprawdę emituję bardzo dużo energii na koncercie. I jedyne co mogę zrobić, to zaprosić. No hej mi się wydało najbardziej takie, wiesz. Mhm. Zawitałeś tutaj do Szkocji z projektem Live 3, do którego należą selektor i klawiszowiec Sebastian Wawręty, chyba go już widziałam. Tak. Tak mi się wydaje. Jest. I perkusista Dominik Muszyński, tam widzę, się kręci koło bębnów afrykańskich. Perkusjonalista. Tak? I właśnie skąd taki skład? No tak wyszło, no. Nie, żartuję. No gram już ze sobą jakiś czas, chyba ponad rok, może półtorej roku. Z Sebą gram dłużej, nawet ze 3 lata może. A Dominik gdzieś po drodze się pojawił i się okazało, że mamy ten sam vibe, tak samo odbieramy wiele rzeczy. No i on w ogóle super gra na bębnach, jest świetnym perkusjonalistą. No i też energii, ile on w ogóle, nie wiem czy on więcej nie emituje z tej sceny energii niż ja. Także i to wszystko się fajnie razem zgrywa, a poza tym tak chciałem na przyszłość też jakby rozwijać trochę w taką stronę akustyczno-elektroniczną muzykę, żebyśmy w tą stronę szli trochę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. O tym się przekonają fani już dzisiaj wieczorem. Wierzę, że muzyka jest pokarmem dla duszy, dlatego daję jej czas, żeby mogła nabrać mocy. Tak czytamy na twojej stronie sionfam.com. Więc jak długo powstają twoje twory? No to zależy. Czasami wymyślę załóżmy wers, który jest tematem przewodnim i potem muszę ze 3 miesiące chodzić z nim, żeby się rozwinął. Ale teraz najczęściej jest tak, że wyjeżdżam gdzieś w odosobnienie. To jest taka działeczka, którą moja rodzina ma. I tam siedzę załóżmy 2 tygodnie sam z psem tylko. Po prostu codziennie siadam i piszę. No. Jak to pies nosi? Pies? No pies to jest mój najlepszy przyjaciel, także nie jest zbytnio zadowolony, bo on jest bardzo towarzyski, no ale ktoś mi musi towarzyszyć, żebym nie zwariował tam. Także. I powstają tak dobre teksty. Widzę, że w twoich tekstach jest dużo też takiej duchowości. Czy jesteś sobą wierzącą może? Wierzącą w jakąś wyższą siłę, tak. Krótko i na temat. Bardzo dziękuję ci za ten czas i oczywiście życzę powodzenia z kolejną płytą, udanego pobytu w Szkocji.
i no nie wiem czego jeszcze, czego sobie życzysz. Dziękuję bardzo, dzięki, w ogóle cieszę się, że tu jestem i dużo fajnych ludzi poznaję, naprawdę. Czy mógłbyś jeszcze pozdrowić słuchaczy Śniadania po polsku, Szumu FM? Oczywiście, pozdrawiam, jestem Damian Syjonfam i serdecznie, gorąco was wszystkich pozdrawiam, słuchaczy Śniadania po polsku w Szmu FM. Zapraszam do kupowania płyt. Tak, dziękuję bardzo. Pokój. Słuchacie Śniadanie po polsku.